Hej, jeszcze przed główną rozmową, bo właśnie jestem przy składaniu i wrzucaniu do internetu, tak informacyjnie wrzucamy naszą rozmowę z Karolem na YouTube'a oraz na Spotify. Na YouTubie mamy obraz z Zooma przy bardzo niestabilnym internecie, także sam obraz wideo jest bardzo, bardzo przeciętnej jakości i się mocno zacinamy, ale sam dźwięk i treść już powinna być ok. Także zapraszamy przede wszystkim do odsłuchu i lecimy z rozmową. Nagrywa się, także zaczynamy rozmowę. Może na początek, żeby też nie był ten wstęp zbyt długi. Przedstaw się proszę, ja też powiem kilka słów o sobie. Powiemy też w ogóle po co tutaj się spotkaliśmy, dlaczego rozmawiamy. Bez zbędnego wydłużania tego i też przejdziemy do tematu głównego. No dobrze, no to ja się nazywam Karol Ostaszewski. Przede wszystkim jestem zawodnikiem, kolarzem zawodowej grupy JBG2. W wolnym czasie jestem też studentem na warszawskim AWF-ie, gdzie aktualnie studiuję kierunek o pięknej nazwie sport, ale jest to trener przygotowania motorycznego. No i w zasadzie jest to ważne, jeżeli zaraz Maciek poruszysz temat naszego spotkania i po co się tu spotkaliśmy. A to Karol, ty jeszcze studiujesz? Ja myślałem, że ty już zakończyłeś tą przygodę. Nie, jeszcze studiuję, jeszcze rok jestem studentem. Okej, no dobrze. Dobrze, to ja też o sobie, w ogóle opowiadamy o sobie. Pewnie pierwszy odcinek trafi do mamy, taty i kilku znajomych, chociaż mamy nadzieję, że może jeszcze ktoś, więc pewnie też nie ma co zbyt długo o sobie mówić, ale ja jestem trenerem, również dalej zawodnikiem z zamiłowania i z racji bycia trenerem prowadzę dalej swoją jakąś karierę, nazwijmy to, zawodniczą. Myślę, że to się fajnie uzupełnia. No i tak, już po studiach, już jestem starszy troszeczkę od ciebie, Karol, i bardziej doświadczony może w niektórych kwestiach, ale też po AWF-ie swoją drogą. Także tą ścieżkę edukacyjną mamy może trochę zbliżoną. A po co się spotkaliśmy i w ogóle jaki jest plan? Plan jest taki, żeby się pospotykać może częściej, jeżeli będzie nam się dobrze rozmawiało, jeżeli ktokolwiek będzie chciał tego słuchać i jeżeli to się będzie wydawało ciekawe. Pomysł powstał głównie z uwagi na to, że dobrze nam się rozmawia o kwestiach treningowych, wyścigowych i generalnie związanych właśnie z kolarstwem od takiej, można powiedzieć, trochę strony treningowej. Właśnie z racji tego, że tutaj Karol też ma takie fajne podłoże z AWF-u, czy też w ogóle no, wiedzę praktyczną i teoretyczną również o treningu i o sporcie generalnie, no to tutaj często tak nawet w prywatnych rozmowach ta gadka nam się kleiła i jakby tutaj postanowiliśmy, że może to być fajny pomysł na to, żeby sobie omówić jakieś kwestie ze ściganiem właśnie w takim kontekście często treningowym. No i coś, co sobie słuchacze mogą później przenieść, wynieść na swój trening i coś, co może być wartościowe. Coś byś dodał, Karol, do tego? Idealnie powiedziałeś, jedynie można powiedzieć, że ta koncepcja powstała kilka lat temu w Jeziorbusie, którą ja Ci zarzuciłem, a Ty dzielnie do niej wróciłeś 2 dni temu, no i jesteśmy tutaj na łączach i powstaje te piękne dzieło, które mamy nadzieję trafi do wielu odbiorców oraz liczymy oczywiście na Wasze opinie od razu, bo jesteśmy otwarci, materiał powstaje dla Was, chętnie dzielimy się naszą wiedzą głównie właśnie z Wami i liczymy na Wasz feedback a propos tego, co tworzymy. Tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, kiedyś zostało to przez Ciebie wywołane, ale tak przeszło obok i o tym zapomnieliśmy. Ja 2 dni temu zadzwoniłem do Karola i mówię, trzeba to zrobić. Na marginesie, na etapie tej rozmowy nie mamy ani nazwy żadnej na te rozmowy, czy też nazwijmy to na ten podcast, bo tak chyba to można nazwać. Nie mamy żadnych grafik, ani żadnych takiej otoczki, ale postanowiliśmy, że na początek postawimy na treść. Myślę, że warto zrobić najpierw kilka rozmów. Miejmy nadzieję, że uda nam się je zrobić i jeżeli to będzie
fajnie szło i będzie nam to pasowało i słuchaczom się dobrze słuchało i będzie jakiś dobry odbiór, no to wtedy opakujemy to może w właśnie coś takiego ładnego, nie wiem, graficznie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest takie powiedzenie, które mi się podoba. Nie wiem, czy Karolu słyszałeś kiedyś po angielsku, to jest powiedzenie done is better than perfect, co jeżeli byśmy chcieli przetłumaczyć na polski. Zrobiona rzecz, no bo to chodzi o coś konkretnego, jest lepsza niż jakieś perfekcyjne takie zaplanowanie tego wszystkiego. Ja przyznam, że dużo rzeczy chciałem robić, a zajmowałem się całą tą otoczką i one nie doszły do skutku, więc teraz się spotkaliśmy i rozmawiamy. Po prostu. No nic, bardzo dobrze, też te powiedzenie idealnie pasuje do tematów treningowych, więc może to będzie hasło naszego podcastu. Może to będzie nazwa. Ale cóż, do meritum, czyli co Maciek, Mistrzostwa Polski w maratonie, o tym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać i to jest główny wątek tego, dlaczego do mnie zadzwoniłeś, bo stwierdziłeś, że pojechałeś tak świetny wysik, a nie masz o kim z nim porozmawiać, więc powiedz, co to tam się działo w tym Barłominie. No, troszeczkę przekręciłeś, wcale tu nie chciałem się spotkać, żeby porozmawiać o moim wyniku, bo o nim to sobie mogę sam pogadać, więc może odbiję piłeczkę na początek, się spytam, bo myślę, że tutaj wiele osób może być ciekawych, chyba nie ogłosiłeś tego na swoich social mediach, dlaczego ciebie zabrakło w Barłominie na Mistrzostwach Polski? No, ja bardzo chciałem stanąć na linii startu i długo to się łudziłem, że na tej linii stanę. Niestety po słynnym tryptyku głuchoławskim złapało mnie jakieś przeziębienie łamane na choroba. No i 3 dni sobie przeleżałem w łóżku, a w zasadzie osłabiony czuję się nadal, więc będzie to już ponad tydzień, kiedy to trenowanie nie idzie tak, jakbym oczekiwał. Więc na razie się regeneruje, no a start, a w zasadzie jego brak, no to był spowodowany czystą chorobą. No taki właśnie sezon chorobowy już się powoli zbliża dla nas sportowców. Chociaż pogoda jest całkiem dobra, no to tych infekcji, przeziębień będzie coraz więcej i no i to jest normalne i każdemu może się przydarzyć. Niestety mi się przydarzyło. No i od razu możemy przejść do tego, że też niestety się przydarzyło mojemu klubowemu koledze Krzysztofowi Łukasikowi, który dzielnie już był na miejscu startu i się szykował. No tylko niestety problemy żołądkowe go dopadły przy tak zwanej ostatniej wieczerzy, czyli jedząc ostatni posiłek przestartowy zorientował się, że nie jest w stanie go zjeść. No i potem już wylądował tylko w łóżku i odpoczywał i zbierał siły nie po to, żeby wystartować, tylko po to, żeby wrócić do domu. Więc niestety nas na tej linii startu zabrakło. No i nie ma co ukrywać, na pewno brak nas dwóch. A przede wszystkim Krzysztofa miał jakiś wpływ na ostateczne wyniki tych wyścigów. Rzeczywiście, na pewno, no, czy Krzysiek, czy ty, Krzysiek pewnie był wymieniany w gronie faworyta i po to tam jechał, żeby bronić tytułu. A ty, Karolu, na pewno gdzieś byś walczył też o czołowe miejsca. Faktycznie, a propos jeszcze Krzyśka, to przeczytałem tą informację od niego, wiadomość, że nie startuje jadąc na wyścig, gdzie już byłem w takim średnim nastroju, bo było bardzo wcześnie rano jak na ściganie. Padało i było ciemno i byłem śpiący i generalnie jakiś taki zmęczony. Jeszcze wiadomość od Krzyśka to w ogóle już mnie słabo nastroiła na to wszystko. No ale okej, wiemy dlaczego ciebie nie było, szkoda, ale miejmy nadzieję, że dojdziesz do siebie. Już od razu bym chętnie zapytał o plany startowe, ale nie o tym chcemy rozmawiać, o twoje plany startowe. Więc tak, tutaj powiedzmy jeszcze o Mistrzostwach Polski. Takie podstawowe informacje odbyły się dosłownie kilka dni temu, czyli w niedzielę, dokładny termin, niedziela 15 września, Barłomino, czyli Pomorze. No i tutaj już wspomniałem troszeczkę, warunki atmosferyczne bardzo specyficzne, trasa interwałowa ciekawa, zupełnie inna niż to miało miejsce w zeszłym roku w górach. Jak w ogóle, Karol, uważasz, czy Mistrzostwa Polski w maratonie są ok w takich terenach jak Pomorze na przykład, które może się wydawać płaskie, a jednak
No, nakręciliśmy tam na 85 kilometrach 2,5 tysiąca w pionie, także spoko. Całkiem dużo trzeba przyznać, tak naprawdę prawie jak w górach, więc no, trochę inne ściganie. Myślisz, że Mistrzostwa Polski w maratonie powinny być tylko w górach, czy takie tereny też są ok? Nie, no ja uważam, że jakby Mistrzostwa Polski w maratonie mogą być prawie wszędzie. Oczywiście muszą być w Polsce, bo to Mistrzostwa Polski, ale możemy zorganizować fajne maratony w wielu miejscach w Polsce. Możemy w górach, zarówno w Beskidach, na Dolnym Śląsku, czy jeszcze w innych górach, które też posiadamy i są całkiem fajne do jeżdżenia na rowerze. Mamy też dosyć fajny maraton UCI w Polsce, w Szwajcarii Połczyńskiej, jeśli dobrze pamiętam, który też tam dobrze się rozwija i to jest jedyny maraton UCI, który w naszym kraju się odbywa w tym momencie. Maratony na Pomorzu również mogą się odbywać, jak najbardziej. Ten maraton, który był w Barłominie, był jak najbardziej pełnoprawnym maratonem i doskonale o tym będzie świadczył czas rywalizacji. Paweł Bernas jako jedyny zszedł poniżej 4 godzin, a dokładnie tam jechał chyba 3 godziny 58 minut. Wśród kobiet Klaudia Czabłok jechała 4 godziny 50 minut bodajże, więc też prawie 5 godzin, więc jak najbardziej był to pełnoprawny maraton. No i różnice między zawodnikami dosyć spore, zwłaszcza przewaga Klaudii 10 minut czy Pawła 7 minut, to świadczą o tym, że trasa była wymagająca fizycznie, bo na łatwej trasie takich różnic byśmy nie mieli, więc myślę, że to było dobre miejsce na rozgrywanie Mistrzostw Polski. Wiadomo, że ta specyfika wysiłku będzie troszeczkę inna na takim maratonie, na którym mamy krótkie podjazdy, czy stosunkowo krótkie, a inna będzie na przykład w Wiśle, jaką mieliśmy w 2023 roku, gdzie były o kilka, ale bardzo długich podjazdów. No ale o tym każdy wiedział i każdy, jeżeli był tylko w stanie i miał na to przestrzeń, się przygotowywał pod taką specyfikę wyścigów. Rzeczywiście, tak jak mówisz, inna specyfika wysiłku i no, w mojej ocenie w jakimś tam stopniu nawet powiedziałbym, że taki maraton no, i taki dystans na tak interwałowej trasie jest w pewnym sensie bardziej wymagający, czy też może być bardziej wymagający niż taki właśnie maraton w górach, gdzie mamy w górach długie podjazdy, kontrolujemy sobie moc, patrzymy na miernik i patrzymy na swój organizm. Tam też jazda w grupie niewiele daje, a z kolei na takiej trasie, jak mieliśmy teraz, no to mamy krótkie podjazdy, które często chcemy tak przycisnąć mocniej, utrzymać się jakiejś grupki, powiedzmy, troszeczkę być może za mocno jechać chwilami, no bo te podjazdy nie były długie, no ale one są przez te 4 godziny ponad, także rzeczywiście wymagająca runda i trasa, i myślę, że tutaj no, sam mam takie doświadczenia, że chyba nawet cięższa niż taka Wisła w zeszłym roku, jeśli chodzi o moje odczucia. Wiadomo, że tu zależy też, kto jak rozłoży siły i kto jakie ma preferencje, jeśli chodzi o trasę. Wspomniałeś chociażby teraz chwilę temu o czasie Pawła, który tam leciutko zszedł poniżej 4 godzin, i Klaudii, która wygrała w kobietach, miała 4,50 około. I tutaj elita kobiet jeździ ten sam dystans co elita mężczyzn. I jeżeli się nie mylę, to samo jest na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy. I może to jest ok, w sensie ciężko mi to ocenić, ale tak po prostu jest. Z kolei ciekawa i wydaje mi się taka sytuacja, no, która być może jest już trochę przesadą, że na przykład kobiety Masters czy Orliczki jadą ten sam dystans co elita mężczyzn, a z kolei na przykład juniorzy mieli wyścig, który pokonali w godzinę 45, jeżeli się nie mylę, Maciek Jarosławski mniej więcej taki czas miał. Czyli no, krótki dystans, tam 30 kilku kilometrów. To w sumie wydaje mi się, że no, pod tym kątem pewnie można by było coś zmienić. Jak to oceniasz? No, myślę, że to jest ciekawe zagadnienie, zwłaszcza, że właśnie tutaj mieliśmy skróconą trasę w Barłominie dla
juniorów, w sensie nawet nie robili jednej rundy, elita mężczyzn, kobiet czy właśnie masterzy, tak jak wspomnieliśmy, mieli dwie duże rundy po 40, tam 3-4 kilometry. Junior miał ten krótszy dystans, który miał bodajże 33 albo 5 kilometrów. No zdecydowanie krótszy, była to skrócona trasa, no i to był bardzo krótki wyścig dla juniorów. No i to też dosyć ciekawą sytuację właśnie powoduje, no bo teraz taki Maciek Jarosławski, którym wspomniałeś, zdecydowanie najlepszy polski junior, pojechał wyścig godziny 45, no ale w przyszłym roku jak będzie chciał walczyć o tytuł mistrza Polski w U23, no to będzie już musiał jechać 4 godziny na przykład. Więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. No i chyba ten wyścig dla juniorów, no to nie jest taki wyścig maraton dla nich, tylko to jest po prostu jakiś wyścig do przejechania. Jest on trochę dłuższy niż ich na normalny dystans, ale nie nazwałbym dla nich to go maratonem, nawet jeżeli byśmy porównali tą normalną długość wyścigów cross country olimpijskiego, gdzie często do tych olimpijskich dystansów się porównujemy, no to różnica między juniorem a elitą w cross country, no to jest 20-30 minut maksymalnie. No, na dystansie okrążeń to najczęściej to są 2-3 okrążenia różnicy, a tutaj mieliśmy różnicę około 60%, 60% mniej dla juniora. Podobnie w juniorkach, Tak. tak ten sam dystans, no ale to jeszcze dla juniorek myślę, że był fajny dystans, bo pierwsza juniorka Natalia Dobrzyńska trochę ponad 2 godziny jechała wyścig, więc myślę, że to już było całkiem w porządku i rzeczywiście można byłoby to nazwać maratonem, a nie szybkim ściganiem, zwłaszcza dla kobiet w tym wieku. No ale 5 godzin w siodle, żeby załapać się na podium w elicie kobiet, no to już jest solidny dystans. No i ciekawe właśnie jest to, że nigdy tych dystansów w kolarstwie górskim my prawie nigdy nie różnicujemy. A na przykład na szosie wręcz oczekujemy tego, że wyścigi szosowe kobiet będą zdecydowanie krótsze i nie narażamy ich, że tak powiem, na taki dystans. Tour de France kobiet trwa, nawet nie trwa 10 dni, gdzie Tour de France mężczyzn trwa 21 dni, tak? Nie porównując już etapów, gdzie najdłuższy etap chyba w tym roku w Tour de France kobiet miał 140 km. Takie etapy dla mężczyzn, no to już są raczej krótkimi etapami. Więc w kolarstwie górskim zdecydowanie kobiety łatwo nie mają. No i muszą rywalizować na naprawdę wymagających trasach. Jedyny plus jest taki, że w kolarstwie górskim oficjalnie i zawsze mamy takie same nagrody finansowe w wyścigach, oczywiście rangi UCI dla kobiet i mężczyzn, co w kolarstwie szosowym wcale nie jest takie popularne. Tam dysproporcje nadal są ogromne. W kolarstwie górskim zawsze mamy te same nagrody dla kobiet i mężczyzn, ale te kobiety w Tak, maratonach tutaj. zawsze tego czasu na trasie muszą spędzić więcej. Tak, no tutaj wspomniałeś właśnie o tym, że elita kobiet właśnie 5 godzin dla Klaudii, tak? To był czas? Około 5 godzin, Klaudia miała żeby Klaudia 4 przyjechała. godziny 50, ale Gabrysia Wojtyła i trzecia na mecie Matylda Szczecińska już chyba powyżej 5 godzin miały, albo blisko 5. No więc właśnie, a z kolei właśnie kobiety Masters, które też się ścigały, no to 5:30, 5:40, więc to już niewiele brakuje do wyścigu ultra, który, jeżeli się nie mylę, z definicji wyścig ultra już można powiedzieć o wyścigu, który ma 6 godzin, no i więcej oczywiście, więc już blisko byliśmy do tego, żeby z tego zrobić dla kobiet ściganie bardziej ultra niż maraton. No, na pewno się do tego też przyłożyły warunki atmosferyczne, czyli po prostu namoknięta, błotnista trasa, szczególnie na drugim okrążeniu, no bo jechaliśmy dwa okrążenia po około 40, no, kilka kilometrów, więc jak już wszyscy przejechali tą jedną rundę, no to na drugiej rundzie przy tak naprawdę cały czas lekko padającym deszczu, to no, ta runda się już rozjeździła niesamowicie. Także no, myślę, że na sucho, spokojnie te kilkanaście minut, być może każdy by pojechał szybciej. A z kolei przez to, że było bardziej błotniście, no to mogli się wykazać zawodnicy, którzy i zawodniczki, które sobie lepiej radzą technicznie. Także przyznam, że też no,
osobiście uważam, że na przykład wyszło to na plus właśnie na przykład dla mnie, gdzie w porównaniu pewnie do niektórych zawodników raczej ścigających się na co dzień w maratonie, no to tam się czułem lepiej technicznie i pewnie też niektórzy zawodnicy bardziej specjalizujący się w cross country mogą to powiedzieć, że dla nich jakby te warunki takie trochę bardziej techniczne, błotniste były na plus. Tak myślę. No ale to na pewno też wydłużyło tą rywalizację, szczególnie, że no, niełatwo było wyjechać niektóre podjazdy właśnie z uwagi na to, że po prostu robiło się błoto i gdzieś tam troszeczkę trzeba było wypychać. Jestem ciekaw, czy na przykład Paweł Bernas wyjechał wszystkie podjazdy, ale to już byśmy musieli się go spytać. Karol, jak patrzyłeś na wyniki? Jakieś ciekawe spostrzeżenia? Jakieś masz takie przemyślenia, czy ktoś cię tam bardzo zaskoczył w wynikach? No na pewno zaskoczyła mnie dyspozycja Bawa Bernasa, no, który solidnie odjechał. Ja akurat sobie dzielnie śledziłem te kropki z trackerów GPS, więc miałem poczucie, że obserwuję rywalizację, choć niektórych kropek tam zabrakło niestety, między innymi twojej, Maciek. Tak, ja nie włączyłem, tego trackera, bo nikt mi o tym nie powiedział, że trzeba go włączyć. Zabrakło tam też kropki. Zabrakło też tam kropki Maxa Wiśniowskiego między innymi, no ale no właśnie Paweł Bernas, duża przewaga na mecie, na pewno dysponował dużą nadwyżką mocy nad swoimi konkurentami. Zaskoczyła mnie dyspozycja też Maxa Wiśniowskiego, który obronił koszulkę mistrza Polski do lat 23. I cóż, i jeszcze to dyspozycja Pawła Ścierskiego, myślę, że też mogła zachwycić, chociaż mnie nie aż tak bardzo, bo się ścigałem z nim tydzień wcześniej w Kuchołazach. Jako jedyny postanowił pojechać za Krzysztofem Łukasikiem, jak zaatakował, co było już imponujące dla mnie. Też byłem przy tym i też byłem zaskoczony. Ale Paweł miał na początku defekt, z tego co wiem. Ty może wiesz więcej, bo byłeś na trasie, więc może coś więcej kojarzysz o tym fakcie. Tak, trochę więcej, więc w ogóle trzeba przyznać, że było bardzo dużo defektów. No, głównie przez te warunki atmosferyczne, które były, więc sporo mocnych zawodników miało pecha po prostu i nie dojechało do mety w ogóle, albo no, dojechało do mety na dalszych pozycjach i między innymi właśnie wspomniałeś o Pawle Ścierskim, który na pewno na początku się też pisał nawet o tym, ale gdzieś tam zagubił po starcie, więc był trochę dalej niż pewnie by chciał. No ale sam byłem świadkiem, jak wjechaliśmy na taki pierwszy, no, trudniejszy singiel w dół, tak po prostu zjazd, gdzie Paweł się wywrócił tuż przede mną. I chwilę mu to, myślę, zajęło, żeby się pozbierał. Jeszcze mu wszystkie żele wypadły z kieszonki, co też trochę musiało czasu mu zająć, żeby je pozbierać. I wiem, że to go na pewno wybiło z rytmu, no a później miał defekt faktycznie, więc... A mimo to dojechał koniec końców, jeżeli się nie mylę, piąty albo szósty Open i trzeci w kategorii Orlik. No i był moment, jak mnie wyprzedzał pod koniec pierwszej rundy, to nawet nie podjąłem próby, żeby jechać przez chwilę za nim, bo po prostu szedł jak czołg dosłownie. Tutaj jakby tłów się nie ruszał, tylko nogi pracowały i no generował jakąś naprawdę kosmiczną dla mnie moc, także byłem pod dużym wrażeniem, że jest tak mocny. Także szkoda trochę, bo pewnie by mógł powalczyć rzeczywiście o jeszcze wyższą lokatę. Z takich też ciekawych rzeczy, których w wynikach nie widać, a które ja miałem okazję zobaczyć w trakcie rywalizacji, no to chociażby też trochę szkoda Kamila Lacha, z którym też chwilę jechałem i też był bardzo mocny. Miał problemy z przerzutką i na drugiej rundzie co chwila się musiał zatrzymywać i coś tam poprawiać, także i też doganiał mnie, zaraz miał problemy, musiał się zatrzymać, znowu doganiał, także był mocny, ale problemy ze sprzętem. No i tak naprawdę można by dosyć długo wymieniać te problemy sprzętowe, bo Filip Surdyk
jechał wysoko, walczył o medal W23. No i nie ukończył wyścigu też przez jakieś tam problemy sprzętowe, więc rzeczywiście pogoda i te warunki atmosferyczne zrobiły swoje. No przede wszystkim to podłoże, no bo to było taka mieszanka miejscami błota z takim piachem, który no, taki mokry piach wszędzie wchodzi w napęd i naprawdę jest zabójczy dla działania przerzutki, no i w ogóle dla działania tego całego mechanizmu, także tutaj była raz walka oczywiście o jak najlepszy wynik, ale no w dużej mierze walka z trasą, walka ze sprzętem i z warunkami atmosferycznymi. I co jeszcze z wyników? No ja jestem pod wrażeniem też dyspozycji Claudi Czabok, czyli Karol, tutaj może coś więcej o Claudii powiedzieć, czy ona w tym roku jeździła na przykład dużo większą objętość treningową, że na maratonach sprawdza się tak dobrze, bo przyznam, że no zawsze tutaj też można porównać wynik właśnie najlepszej zawodniczki do najlepszego mężczyzny i też jakieś wnioski z tego wyciągnąć, no to moim zdaniem Klaudia no, tutaj prezentuje bardzo wysoki poziom, zwłaszcza, że no, daleko nie szukać, na Mistrzostwach Europy też bardzo długo była w walce o medale tak naprawdę na Mistrzostwach Europy w maratonie, a tutaj też pojechała świetny wyścig. Przyznam, że ja bardzo długo myślałem, czy uda mi się ją dogonić, a uważam, że powinienem dosyć jakby czułem, że powinienem ją dogonić, no bo dziewczyny, kobiety wystartowały pół godziny przed nami, dochodziła już czwarta godzina wyścigu, a ja dalej Klaudii nie widziałem i już byłem zaniepokojony. Udało się to, ale przyznam, że no, no to tempo Klaudii takie imponujące. Więc jestem ciekaw właśnie, czy się nastawiała, nie wiem, całą drugą część sezonu na przykład, trenowała pod maraton. Tutaj pytam Ciebie, no bo prywatnie się znacie bliżej. Więc możesz coś powiedzieć tak. Więcej, może zdradzić trochę. No tak, znaczy Klaudia na pewno więcej w tym roku trenowała, co najmniej mam takie wrażenie, że sporo więcej trenowała. Na pewno w druga część sezonu była priorytetowa właśnie pod względem i Mistrzostw Europy w maratonie, na których Klaudia zajęła szóste miejsce. Warto też wspomnieć, że Paula Gorycka była piąta. Chociaż też na dosyć płaskiej trasie w Danii, ala bike parkowej, ale po takich singlach bardziej zbliżonych do mazowieckich terenów, więc dosyć specyficznej trasie. No i potem od tego momentu Klaudia trenowała z myślą o górskich szosowych mistrzostwach Polski, gdzie nie wystartowała. No i ze swoim trenerem Rafałem Górakiem no to postawili na Mistrzostwa Polski w maratonie, na nich się skupili, no i Klaudia no, otwarcie mówiła, że raczej innego rezultatu niż tego zwycięstwa i koszulki nie bierze pod uwagę, no ale takie nastawienie jest dosyć, może być dosyć złudne, no bo jak pierwsza zawodniczka odjedzie, no to od razu potem, że tak powiem kolokwialnie, może siąść, bo cel nie będzie zrealizowany, więc całkiem dużą sobie dała taką presję, no ale utrzymała ją. No i Klaudia sama mówiła, że była zdziwiona, że tak długo musiała czekać, aż wyprzedzą ją pierwsi mężczyźni na trasie. Jeszcze wtedy dzielnie jechały w trójkę razem z Gabrielą Wójtyłą i z Matyldą Szczecińską, więc one w trójkę tam dosyć długo wspólnie pracowały i ta rywalizacja dopiero rozstrzygnęła się na około 50-60 kilometrze wyścigu. Więc dziewczyny długo razem jechały, no ale ta końcówka, te ostatnie 30 km już musiały pokonać samotnie w tych trudnych warunkach, ale zdecydowanie Klaudia myślę, że jako jedyna z tych zawodniczek skupiła się bardziej też na maratonie w tym roku. No i to też pokazało różnicę, tak? Tydzień wcześniej mieliśmy wyścig w Kuchołazach, gdzie Klaudia nie była w stanie nawiązać aż tak bliskiej walki z chociażby z Gabrielą czy z Matyldą na wyścigu cross country, no a tutaj przeszliśmy na maraton, no i ten długi dystans, trochę inny wysiłek, jakby odwrócił rolę, tak, odwrócił karty, no i tutaj już zawodniczki trochę korzystały właśnie z trochę tego innego przygotowania, no i tutaj Klaudia skorzystała z tego, że była przyzwyczajona do długich dystansów.
No i to trochę pokazuje, że w polskich warunkach, no jak chce się zdobyć tą koszulkę, zwłaszcza w maratonie, który zawsze jest pod koniec roku, no to jak ma ktoś trochę szczęścia albo trochę miejsca w kalendarzu, no to jest stanie się tak przestawić. A to są zawodnicy, którzy nie mają takiego miejsca, no i no chociażby ja z Krzysztofem, no nie stanęliśmy ostatecznie na linii startu, no ale takiego czasu za wiele na te przygotowania nie mieliśmy. A po drugiej stronie skali na przykład właśnie był Paweł Ścierski czy Paweł Bernas, którzy ten czas mieli, tak? Paweł trochę wyścigami szosowymi, Paweł Bernas, a Paweł Ścierski jest po prostu specjalistą chociażby od maratonów. I Filip Helta też się nastawiał na ten dystans, z tego co wiem, bo raczej też stawiał na dłuższe treningi, więc ogólnie to ściganie jest dosyć ciekawe w Polsce na maratonie, zawsze pod koniec roku, trochę takie wymęczone. No i każdy ma różne możliwości przygotować się do tego wynikające z kalendarza, czy chociażby z Mistrzostw Świata w cross country, na których jak już ktoś jest powołany, to zawsze stara się pojechać jak najlepiej i tam się przygotować w pełni do tej imprezy. Tak, no właśnie, to właśnie na ciekawą rzecz jakby zszedłeś, jeśli chodzi o przygotowania pod maraton i pogodzenie tego ze ściganiem cross country, no bo często w jakiś sposób zawodnicy to się starają łączyć i sam mam takie doświadczenia trenerskie chociażby z Krzyśkiem, że no po prostu jakby praktycznie co roku się powtarza scenariusz, gdzie tego miejsca na przygotowanie między Mistrzostwami Świata a Mistrzostwami Polski w maratonie nie ma zbyt dużo, więc no, jest to taki start, te Mistrzostwa Polski w maratonie, który no, z jednej strony wiadomo, że zależy nam na tym, żeby tam poszło jak najlepiej, a z drugiej no, jest ciężko się przestawić, chociaż akurat w przypadku Krzyśka tak naprawdę wiemy, że już takie 3-4 dłuższe jednostki, najlepiej jakiś jeden, może nawet jak jest czas, ale zazwyczaj go nie ma, jeden, dwa starty w maratonie już zmieniają sporo, żeby mógł po prostu pojechać no, na takim wystarczającym poziomie, żeby walczyć o koszulkę na Mistrzostwach Polski w maratonie. No ale na przykład doświadczenie z roku chyba 2022, jak w Bardzie były Mistrzostwa Polski, to 22 rok wydaje mi się, 22. Tak. gdzie zupełnie tam nie było przestrzeni właśnie, żeby troszeczkę dołożyć więcej objętości w treningu, no to już niestety to się nie udało i jakby no, ciężko zrobić tak, a wręcz niemożliwe jest, żeby gdzieś z takiego wysiłku cross country, który no, jest o wyższej intensywności, trwa 90 minut, od razu pojechać na Mistrzostwa Polski w maratonie i też tam zaprezentować się no, w taki satysfakcjonujący sposób, prawda? Że to przestawienie jest potrzebne. No i faktycznie, tak jak wspomniałeś, już od wydaje mi się wielu lat, z tego co pamiętam, ten układ jest taki, że Mistrzostwa Polski w maratonie są pod koniec roku, więc no jest czas dla zawodników, którzy nie ścigają się na przykład na Mistrzostwach Świata w XC, jest czas, żeby się przestawić i tutaj jakby pokazać się z jak najlepszej strony. Sam mam doświadczenia, jakby po sobie czuję, że tam, gdzie jakby zdecydowanie lepiej się czuję w cross country, pod to trenuję i jakby tutaj w miarę dobrze też w tym sezonie mi się jeździło na cross country, no to z kolei na maratonie w ogóle nie czuję się lepiej w żaden sposób, żebym, nie wiem, miał jakąś lepszą dyspozycję niż to było w poprzednich latach, bo po prostu gdzieś też nie celowałem jakby w tym kierunku treningów. No i faktycznie tutaj się to sprawdziło też na tych Mistrzostwach Polski w maratonie. Co prawda tutaj mówiąc trochę o sobie, gdzieś tam dojeżdżając na 8. miejscu, jest to mój życiowy wynik na Mistrzostwach Polski w maratonie z jednej strony, ale z drugiej czuję, że to jest efekt tego, że no, zabrakło może kilku zawodników na starcie, plus po prostu sprzęt wytrzymał do końca i dojechałem do mety w miarę dobrym tempie, jakby na swoje możliwości i koniec. Jakby tutaj rzeczywiście no, te warunki wykruszyły po prostu wielu zawodników z rywalizacji, więc no ale wynik jest wynik, wynik idzie świat. Czekam na oferty sponsorskie, na więcej ofert.
No, nic tylko czekać, Maciek. A wracając, no to jeszcze taki wątek, że w sumie tak w kolarstwie górskim, w cross country sporo się trenuje. Te objętości tak są duże, treningów też jest sporo i tak jak wspomniałeś, często to jest kwestia tylko znalezienia tego tygodnia, może nie tygodnia, ale 2, 3 tygodni na przygotowanie się, przestawienie, zrobienie trochę bardziej specyficznych jednostek, potem wyścig jakiegoś dłuższego właśnie ścigania jednego czy dwóch, no bo przecież i w światowym cross country mieliśmy takie przykłady, że na przykład jednego sezonu mistrz świata w short track był też mistrzem świata w maratonie. Teraz już sobie nie przypomnę, kto to był. Nie wiem, czy to nie był Samuel Gase, a chyba nie, ale to miało miejsce z 2 lata temu. Ale takie przykłady, no to Avancini chociażby może? Simon Andrasy, który No. Avancini był mistrzem świata, Też. Simon Andreasen w zeszłym roku w Danii był na podium mistrzostw świata, w tym roku na podium mistrzostw Europy był Hiszpan, który się nazywa, zapomniałem, ale mogę znaleźć. No, w każdym bądź razie obecność zawodników cross country na podium, czy nawet zwyciężających najważniejsze imprezy w maratonie, no to jest norma. I bardzo łatwo idzie to przestawianie się. Tak samo Paulin Ferrand Prevot jednego roku, też tak samo była 2 lata temu, była mistrzynią świata w short tracku i w maratonie również, tak jak pamiętam, więc to jest jakby Tak. taki ciekawy punkt, że często to wystarczy tylko kilka tygodni i ci zawodnicy, organizmy przestawiają się na ten zdecydowanie dłuższy dystans, no bo ten wysiłek mimo wszystko nie jest aż tak inny. No nadal to są przemiany tlenowe głównie z elementami beztlenowymi. Nadal o zwycięstwie decyduje ten moment, kto da z siebie więcej, kiedy zbuduje przewagę. Więc wbrew pozorom to też nie jest tak, że to są dwie skale, to znaczy dwie różne końce skali, tylko po prostu to gdzieś bardzo mocno się przeplatają te konkurencje, dlatego też w Polsce większość zawodników startuje tu i tu Zgadza się, mocno. tak jak mówisz, to wbrew pozorom jest dosyć podobne, czy 1,5 godziny wysiłku, czy 4,5, to tak naprawdę, no i tak to jest jakby wysiłek wytrzymałościowy, gdzie jakby mają tutaj, no trzeba mieć takie cechy fizjologiczne wypracowane, bardzo zbliżone do siebie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że no też to przestawienie się jakby z cross country na maraton, jakby, czyli będąc zawodnikiem specjalizującym się w cross country, no jest dużo łatwiejsze niż jakby się chciało zrobić na odwrót, prawda? Czyli gdzieś, no w ogóle myślę, że ciężko znaleźć przypadki dobrych maratończyków, wybitnych maratończyków, którzy przyjadą z kolei na cross country i będą wygrywać się z czołowymi zawodnikami z cross country. Raczej ciężko mi coś takiego znaleźć. Chyba jest przypadek takiej teraz kobiety z elity, która walczyła o medal teraz na Mistrzostwach Świata. Na pewno nie powiem jej imienia ani nazwiska, ale ona wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam jeszcze do niedawna specjalizowała się w maratonie. No ale to są jakieś tam bardzo pojedyncze przypadki. No, co jest związane oczywiście z tym, no, że cross country jest taką trochę Formułą 1 w kolarstwie górskim i no, to w cross country są zawodnicy, myślę, z nie wiem, najwyższym pułapem tlenowym i generalnie z takimi najlepszymi silnikami, więc jakby pod tym takimi silnikami tlenowymi, więc po prostu jak oni nawet się wyspecjalizują, troszeczkę pójdą w stronę maratonu, sprawią, że ich organizm będzie taki bardziej ekonomiczny w swoim wysiłku, jakieś lepsze korzystanie z kwasów tłuszczowych i tak dalej, no to oni sobie bardzo dobrze poradzą w takim maratonie. No co zresztą widać na przykładach, o których przed chwilą wspomniałeś. No tak, no i bardzo często jednak ta kariera nawet typowych maratończyków w kolarstwie, no to zaczyna się albo na szosie, albo w cross country i dopiero potem się specjalizują. A jeszcze o tym przejściu, co mówiłeś, no to zdecydowanie łatwiej jest z krótszego dystansu przenieść się na dłuższy, budując wytrzymałość, która i tak jest bardzo dobrze zbudowana u kolarzy.
niż po prostu gdzieś uruchamiać tą eksplozywność czy zapasy przy substratów energetycznych przemian beztlenowych, nad którymi bardzo długo trzeba pracować, żeby choć trochę tam ich pojemność zwiększyć, więc zawsze będzie łatwiej z krótszego na dłuższy niż z dłuższego na krótszy, właśnie jeśli chodzi o maraton po prostu. No i taka Tak, rada dla młodych dokładnie. zawodników, że nawet jak chcą kiedyś być maratończykami, no to na początku tej kariery warto mimo wszystko zacząć od cross country, a dopiero potem się specjalizować, a nie od najmłodszych lat już tylko myśleć o maratonach, bo takiej właśnie eksplozywności czy takich zapasów energetycznych beztlenowych może Was po prostu zabraknąć w przyszłości. Tego takiego Zgadza specy... się No i techniki tutaj. jeszcze, techniki. I techniki też, zdecydowanie. I też tak dosyć bardzo przysłowiowo, obrazowo się mówi, że takie maratony zamulają, i to jest takie bardzo uproszczone stwierdzenie, ale można trochę tak powiedzieć, tak, że w pewnym sensie dla takiego młodego zawodnika jest tak to, co powiedziałeś, tak, że taki maraton zamuli i już później, w późniejszym wieku ciężko jakby wejść na te wyższe intensywności, jakby jeszcze budować te górne strefy. Po prostu zostaniemy gdzieś tam z takim niższym potencjałem, czy też w ogóle niższymi tymi możliwościami do generowania tych najwyższych mocy. No i jakby to już nie wróci, będziemy tylko starsi i jakby ciężko już to odwrócić, więc słuszna uwaga. Tu jeszcze moje w sumie takie ciekawe przemyślenie z tych mistrzostw Polski z maratonu, że nie pamiętam, kiedy ostatnio się ścigałem tak wcześnie, czyli stawałem na starcie o 9:30, elita mężczyzn startowała, z kolei kobiety, no elita mężczyzn, mastersi, no z kolei kobiety startowały już o 9 rano. Może to jeszcze nie jest jakaś taka hardkorowa godzina i zdarzają się wyścigi cross country dla, nie wiem, zawodników z kategorii U23, którzy ścigają się i o 8, ale też takie miałem przemyślenie, czego w żaden sposób nie brałem tutaj pod uwagę przy swoich przygotowaniach, bo tak jak wspomniałem, specjalnie się nie szykowałem jakby pod maraton, ale że po prostu totalnie nie czułem się gotowy na taki wysiłek o tej godzinie. Nie wiem, Karol, jakie są twoje tutaj doświadczenia, no ale ścigamy się zazwyczaj w cross country no takim popołudniem i to często wcale nie wczesnym, tylko 15, 16. I tutaj rzeczywiście jak się człowiek no, też nie przestawi treningowo, nie przyzwyczai organizmu pod to, żeby gdzieś aż tak wcześnie rano być już w gotowości na bycie na takich wysokich obrotach, to no naprawdę pierwsze pół godziny, 40 minut ścigania to mi przyszło bardzo, bardzo ciężko i myślę, że w jakimś stopniu właśnie z uwagi na no, dosyć wczesną godzinę wyścigu i startu tego maratonu. No ja uważam, że taki rytm dobowy no to jest bardzo istotny i nasze przyzwyczajenia, nawyki, o której godzinie wstajemy, o której godzinie chodzimy spać, o której godzinie trenujemy, no to będą miały duże znaczenie, tak? Bo jeżeli przyzwyczajeni jesteśmy do wychodzenia na trening o 16, 17, a tutaj nagle musimy wyjść i stanąć na linii startu o 9:30, no to jestem pewny, że ta mobilizacja, a przede wszystkim takie zdolności wysiłkowe będą obniżone po prostu, więc jeżeli wiemy, że ten start będzie właśnie w takiej godzinie, w której normalnie jesteśmy, kolokwialnie mówiąc, tacy zamuleni, ospali, jeszcze nie gotowi do działania, no to rzeczywiście powinniśmy się na tym skupić. No, najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, czyli po prostu wyjść na trening o tej godzinie startu, poprzedzić kilka jednostek treningowych, tydzień, dwa wyjściem na taki trening o 9:00. Nie będzie to żadnym odkryciem Ameryki, ale moim zdaniem będzie najskuteczniejszą metodą, bo się już przestawimy, będziemy musieli wcześniej wstać, będziemy musieli wcześniej wyjść na rower, zrobimy wcześniej trening, przestawimy cały dzień, a to sprawi to, że się po prostu przyzwyczajimy do tej wczesnej godziny wyścigu. No i to jest rzeczywiście taka wczesna pora, tak jak my startujemy Meditarian Epic, tam starty też są o 9 rano. No to jest zdecydowanie dosyć ciężka godzina, no bo najczęściej jemy ten posiłek przedstartowy 2,5-3 godziny przed startem, więc już o 6 trzeba być na nogach.
co dla na pewno niektórych osób będzie normalną godziną do wstawania, no ale myślę, że dla większości zawodników, a zwłaszcza dla młodych zawodników, którzy akurat mają wakacje, czy mieli wakacje jeszcze niedawno, no to nie będzie normalna godzina do wstawania. I myślę, że to też jest częsty błąd w młodszych kategoriach wiekowych, właśnie po wakacjach, że dzieci czy młodzi zawodnicy stają o 9, 10, a potem wyścig startuje o 10 i często właśnie jest problem z taką mobilizacją, Tak. z dobrym startem i potem pytania, co się stało i czemu tak, a nie inaczej wyszło na tym wyścigu, więc jakby zadbanie o tą sferę przygotowania do startu, pomyślenie, o której jest start, o której godzinie, no to jest bardzo ważne, a są też wyścigi, które startują o 7 rano, o 8 rano i to już zdecydowanie wymaga takiego zagospodarowania, może jakiejś strategii żywieniowej ze śniadaniem, bo niektórzy też są w stanie tak wcześnie jeść śniadania, więc jak najbardziej jakby to jest coś, co trzeba przetestować. No i miałeś prawo się czuć taki Maciek po prostu przymulony, bo ty Tak, raczej i później chodzisz na właśnie treningi niż wcześniej. zgadza się, właśnie mówię to po to, żeby to poruszyć i tak jak powiedziałeś, wszystko prawda i rzeczywiście myślę, że to jest taki aspekt treningu często zaniedbany i nie zwracamy na to specjalnie uwagi, no a później właśnie jakby ciężko się dziwić wychodząc, tak jak mówisz tutaj na trening, na przykład późnym popołudniem, że rano nie możemy dać z siebie wszystkiego. I takie, no nawet te 2 tygodnie już myślę spokojnie wystarczają na to, żeby się przestawić i przygotować no, konkretnie organizm pod daną porę dnia. I zawsze będzie tak, że ktoś ma jakieś preferencje takie, czy fizjologiczne, genetyczne, żeby gdzieś lepiej się czuć po południu czy rano, ale jednak w jakiś sposób ten organizm jest elastyczny i w jakiś sposób możemy go przystosować, nie wiem, podobnie z ciepłem, tak? Każdy sobie różnie radzi z wysokimi temperaturami, ale jednak zawsze jakaś tam aklimatyzacja cieplna u każdego występuje w większym czy mniejszym stopniu. Tak samo tutaj przystosowanie do godziny startu. Swoją drogą przychodzi mi na myśl teraz sytuacja, jak rozmawiamy o tych godzinach startu, może trochę odbiegnę od mistrzostw Polski w maratonie, ale przychodzi mi na myśl sytuacja z Mistrzostw Świata Cross Country z tego roku, gdzie no, na wieczór przed przestawiono godzinę startów i tu przede wszystkim mocno to zmieniło orlikom, czyli właśnie mężczyznom w kategorii orlik, czyli poniżej 23 roku życia, którzy, jeżeli dobrze pamiętam, mieli start o 8 rano, Tak, czy o 8 9 albo rano? 8 8:30. rano. 8, 8:30 tak. rano. I w To się ogóle nie wiem, czy dowiedzieliś. tak, jakby wieczór przed się dopiero dowiedzieli. Wszyscy się dowiedzieliśmy wieczór przed. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że te wyniki w Orliku, tej czołówki, no, były bardzo zaskakujące, prawda? Bo tam faworyt, ja przyznam, że nie jestem mocny w te nazwiska niektóre w tej kategorii, więc nie próbuję powiedzieć, ale no faworyt, który wygrywał wszystko praktycznie, przyjechał bardzo daleko. Kolejny zawodnik, który też miał gdzieś tam spokojnie te medale w zasięgu, jednak ich nie zdobył. Także no, ciekawa rzecz i myślę, że w jakimś stopniu tutaj właśnie ta godzina startu mogła zaważyć o tym. To był Riley Amos i Bjorn Riley. I to też ciekawostka, bo obydwaj są zawodnikami reprezentującymi Stany Zjednoczone. Więc być może Tak, była to tak. kwestia jakiegoś właśnie jetlaga po prostu, czy braku przyzwyczajenia. No bo dwóch pretendentów do medalu, no i żaden z nich jakby nie zdołał jakby tego swojego mocnej pozycji przed startem utrzymać. I raczej obaj pojechali poniżej oczekiwań, więc to zdecydowanie jest ciekawy wątek. No, sytuacja ekstremalna tak naprawdę, zmiana godziny startu na 12 godzin przed startem, 10, no takie rzeczy się raczej nie zdarzają. Ale to nie Tak. znaczy, że się nie zdarzą. No i tutaj był idealny przykład właśnie tego, że każdemu zmienili tą godzinę startu. I
Cóż, no pewnie niektórzy bardziej o to dbali, niektórzy mniej. Można mówić, że nie warto w takim razie dbać o tę godzinę startu, no ale to jest sytuacja marginalna, tak? To jest raczej wyjątek od reguły. Jeśli ktoś wie, że jego godzina startu diametralnie ulega zmianie na takiej imprezie, no to powinien raczej o to zadbać i się przygotować na tą zmianę. Co już, zmierzając tak ku końcowi, myślę jeszcze trochę o mistrzostwach Polski. Tutaj no, ciebie nie było, więc zbyt wiele tak nie możesz powiedzieć a propos samych tych mistrzostw i jakby organizacji, chociaż śledziłeś na przykład wyniki live. Nie wiem, czy były wyniki live. Na pewno było właśnie jakby to śledzenie trackerów. Nie wiem, czy były jakieś odświeżania live, jeśli chodzi o wyniki. Nie W było trakcie? wyników live, Nie były było. jedynie te Okej. trackery, kropki na mapie, które też były bardzo emocjonujące i można było wyślać sobie podtekst, co się aktualnie dzieje na trasie, ale no właśnie różnie to działało. Niektórzy zawodnicy nie włączyli. Kropka Pawła Bernasa działała dosłownie przez chwilę całego wyścigu, do 10 czy tam 20 kilometra działała, a potem działała na 60 kilometrze do 63 i tyle, więc nie zawsze to działało idealnie, choć w większości przypadków działało to całkiem dobrze i dłuższa obserwacja pozwalała poczuć jakiś tam zalążek emocji, które się tam dzieją. Myślę, że to było i tak bardziej widowiskowe niż kibicowanie na miejscu, bo i tak bym tych To zawodników na pewno. zobaczył tam raz, maksymalnie dwa razy na trasie. No niestety maraton nie jest dyscypliną To zbyt na pewno. widowiskową. Była też próba Tak. transmisji na żywo, też na chwilę ją odpaliłem, no ale niestety tam w tych warunkach no, była bardzo ciężka do przeprowadzenia po prostu i też wiele się nie dało tam zobaczyć. Tak, nie no, tutaj warunki były ekstremalne i też bardzo fajnie, że w ogóle była próba takiej relacji, no ale to na pewno nie jest łatwe technicznie do zrobienia, a w ogóle to też jakby i na boksach technicznych, z tego co wiem od małżonki, która mi podawała bidony, i przy samym starcie i w ogóle w tym całym praktycznie Barłominie, to ciężko było z jakąkolwiek siecią, więc tym trudniej, myślę, było przeprowadzić jakąkolwiek relację, chociaż wiem, że organizatorzy takiej relacji są gotowi na takie rzeczy, ale spore wyzwanie. No tutaj ja na pewno zapamiętam te Mistrzostwa Polski, jakby też biorąc w nich udział z fajnej trasy, na pewno ciekawej, interwałowej i takiej bardzo selektywnej, wymagającej, z warunków na trasie. Przyznam, że dawno się nie ścigałem tak długo w takich hardkorowych warunkach, także było to ogromne wyzwanie i myślę, że też coś, co sprawia, że zapamiętam na długo te Mistrzostwa Polski. Organizacyjnie myślę, że na duży plus tutaj to, co wspomniałem o trasie, o tym, że po takich zawodach mamy fajną fotogalerię. Też takie moje przemyślenia, o którym w sumie jakby wcześniej tak nie myślałem, ale mając taką fajne zdjęcia po zawodach, podoba mi się to, że organizator nie wkleja koniecznie na siłę jakichś swoich logotypów czy logotypów sponsorów, tylko masz po prostu fajnej jakości zdjęcia do ściągnięcia dla siebie, tak? Czyli coś w pewnym sensie, co powiedzmy możesz uznać, że masz to we wpisowym, po prostu fajną pamiątkę po takich zawodach. Także to zdecydowanie na duży plus. No i super rzecz była możliwość ogarnięcia się też po wyścigu, umycia się, były prysznice w komfortowych warunkach. Także tutaj, no, sam wiesz, jak to jest, że wydaje mi się, że jednak częściej nie mamy takiej możliwości niż mamy, więc tutaj fajna sprawa. Temat, wydaje mi się, który nie do końca zadziałał, to chaos przy ustawieniu na starcie. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było ustawianie z jakiegokolwiek rankingu, na przykład Pucharu Polski, bo wydaje mi się, że chyba taki powinien być tutaj, powinien taki mieć miejsce przy ustawieniu. Niestety był olbrzymi chaos, wyczytano kilku zawodników, a później powiedziano nam, żebyśmy, no to teraz sobie wchodźcie do sektora, że tak powiem. Kto usłyszał, to wszedł, kto nie, to nie wszedł.
i był, no, duże zamieszanie było, co wbrew pozorom akurat przy tej trasie, przy takim początku, jaki był, czyli startowaliśmy i zaraz mieliśmy zjazd w dół, wjeżdżaliśmy w bagno, w błoto, no i chaos był ogromny. Później, no, już się ustawiały grupki. No to miało spore znaczenie, także tutaj nie wiem, czy sędzia do końca tego nie przemyślał. Takie miałem wrażenie, jak byłem na miejscu. A poza tym super impreza i fajne Mistrzostwa Polski. Chyba nie ma organizatora, nie wiem jak w przyszłym roku. Ciekaw jestem, gdzie tym razem będą. W sumie ostatnie lata to głównie Pomorze, bardziej Pomorze niż góry, ale trzeba przyznać, że przy takich trasach interwałowych to wcale nie jest minus, a być może nawet na plus. Więc tak, nie wiem, Karol, czy tutaj jeszcze byś chciał wtrącić jakąś kwestię związaną z Mistrzostwami Polski w maratonie, jakieś tematy, czy wyczerpaliśmy wszystko? Temat wyczerpany, no szkoda, że nie mogłem stanąć na starcie tych pięknych zawodów. Wiadomo, że pogoda była fatalna, ale jak się leży w łóżeczku, to i nawet w taką pogodę człowiek by chętnie wystartował, żeby tylko poczuć się w pełni sił, więc zazdroszczę mocno. No i co, kolejne Mistrzostwa Polski w maratonie MTB pewnie za rok. Temat wyczerpany, troszeczkę tych tematów około też maratonowych poruszyliśmy. Gratulujemy zwycięzcom w każdej kategorii, która była rozegrana na tych Mistrzostwach Polski. A naszym widzom dziękujemy za odsłuchanie i cóż, no, do zobaczenia w kolejnym epizodzie w takim razie. Tak, dziękujemy. Ja jeszcze muszę tutaj taką jakby zakończyć takim tematem, że a propos jeszcze pogody, która nie była dobra, ale gdybyśmy mieli to ściganie gdzieś na południu Polski, to pewnie by była jeszcze gorsza. I w sumie jakby rozmawiamy i nagrywamy tą rozmowę w takim gorącym okresie, gdzie no, jest spory kataklizm, niestety. Żeby jakąś tam cegiełkę dołożyć, to wrzucić kilka zbiórek w jakimś opisie tej rozmowy, linki do zbiórek, gdzie możemy gdzieś tam trochę pomóc, bo niestety też jakby tutaj ucierpiały takie tereny, które są nam też dobrze znane, chociażby z zawodów i jakby obrazki z miejscowości Głuchołazy, gdzie mieliśmy finał Pucharu Polski. Dosłownie kilka dni przed powodzią, a później jakby oglądanie knajpy, w której siedzieliśmy sobie wesoło kilka dni przed, która jest totalnie zrujnowana, no to smutna historia, także tutaj też pamiętamy oczywiście o tym i zachęcamy do jakiegoś wsparcia. I myślę, że tym Dokładnie, możemy zakończyć. zachęcamy wiele Także tak, możemy, wiele kolarskich miejscówek ucierpiało. Oczywiście nam jest niestety. smutno bardzo z tego Tak powodu. jest. Też na pewno tam wrócimy, żeby wesprzeć lokalną społeczność naszą obecnością i naszym tam cegiełką też, żeby no to głównie turystyczne miejscowości, żeby dalej się rozwijały, więc również zachęcamy do tego, żeby nie bać się tam jeździć na rower. Tylko wrócić tam, jak już będzie lepiej i normalnie właśnie celebrować tamtą kolarską przyjemność. Dobra, Karol, dzięki za rozmowę. Tutaj słuchaczom też dziękujemy. Jak ktoś dotrwał do końca, prośba o jakiś feedback, tak zwany komentarz, informację, czy dobrze się tego słuchało, czy też nie. W każdym razie jakakolwiek informacja będzie miła i przyjemna. I tyle. Kończymy na razie. Dzięki za uwagę. Hej.